Cześć, z tej strony Tomek, Klinika Enduro MTB. Dzisiaj troszeczkę w innej formie, ponieważ bardziej statycznie, nie na rowerze, ale porozmawiamy sobie o pięciu rzeczach, które należy zrobić, aby oszczędzać na wyjazdach rowerowych i te zaoszczędzone pieniądze przeznaczyć na kolejne wyjazdy, ale albo wkładać je w to, co lubimy najbardziej, czyli rowery i części, akcesoria do nich. Więc jeżeli chcesz dowiedzieć się, co ja robię, aby oszczędzić i aby jeździć więcej, zapraszam Cię. Jeśli chodzi o nocleg, bardzo ważną rzeczą jest zrezygnowanie z usług takich dużych firm bookingowych, jak m.in. Booking.com i inne tego typu serwisy, dlatego że najczęściej tam bardzo duża część marży trafia do bookingu przez rezerwację, no i przez to ceny muszą być trochę wywindowane do góry przez wynajmujących. Najczęściej, jeżeli wyjeżdżamy, warto używać portalów, które mają niską marżowość, tak jak na przykład nocowanie.pl, gdzie możemy ten nocleg kupić taniej, zarezerwować taniej i mieć dostęp do tego, na co ja zwracam uwagę, jeśli chodzi o rezerwowanie noclegu. I przede wszystkim to są takie trzy kwestie. Musi być tam dostęp do aneksu kuchennego, czyli musi być możliwość przygotowania posiłku, śniadania i kolacji lub obiadu. I oczywiście musi być tam schowek na rowery, bądź jakaś komórka, której możemy ten rower zostawić. Oczywiście, jeżeli jadę we dwójkę czy sam, oczywiście wtedy nie potrzebuję takiej komórki, bo rower zostawiam sobie w samochodzie. Natomiast jeżeli jedziemy ekipą i organizujemy taki większy wyjazd, to przede wszystkim rezerwujemy w takich miejscach, które te komórki mają, żeby rano po prostu wyjąć rower z takiego miejsca i jechać. Taka komórka też jest dobra pod tym względem, że możemy tam w jakiś sposób na szybko przeserwisować na rower lub wieczorem przygotować go na kolejny dzień jazdy. No i to jest przede wszystkim dla mnie ważne. Ważna jest oczywiście też dostępność tras od tego noclegu. Najlepiej, żeby to było na tyle blisko, że możemy tym rowerem od razu ruszyć z punktu noclegowego na trasy, bądź w niewielkiej odległości. Oczywiście, jeżeli chodzi o takie spoty typowo ścieżkowe, które są znane i czy tam bikeparki, może być dość ciężko blisko takich miejsc zarezerwować tani nocleg, ale czasami, jeżeli się rozejrzymy w niewielkiej odległości do takiego miejsca, można już w fajniejszych pieniądzach zarezerwować noclegi. Tym bardziej, że najczęściej miejsca, w których są ścieżki, to nie są centra miast czy jakieś wielkie miasta, często to są jakieś małe miejscowości lub wsie. No i wtedy wiadomo, że ten nocleg jest tańszy w takich miejscach. Więc przede wszystkim musi być dostęp do aneksu kuchennego, do komórki, w której możemy zostawić rowery. No i ten nocleg musi być w miejscu, który jest w niedalekiej odległości do tras. No i to, jeśli chodzi o nocowanie, jest tak naprawdę najważniejsze. Oczywiście wiem, że Booking ma czasem fajne oferty i na ostatnią chwilę można w jakiś na nich pieniądzach zarezerwować i polecam to osobom, które robią to na szybko i nie chcą się bawić w dzwonienie, po prostu potrzebują mieć dostępność, kliknąć trzy razy i mieć zarezerwowane. Ale jeżeli ktoś chce mieć taniej, a po to jest to wideo, no to niech włoży w to pracę, podzwoni i zarezerwuje tak tanio, jak to jest możliwe, oczywiście w standardzie, jaki mu odpowiada. No i ważna jest tutaj też jedna rzecz, żeby rezerwować w miarę wcześnie, bo w sezonie może być problem z dostępnością, szczególnie jeżeli mówimy o jakichś weekendach, gdzie jest po prostu dużo ludzi wyjeżdża i każdy tak naprawdę szuka noclegu, wtedy te najlepsze miejsca noclegowe mogą być po prostu zajęte. Drugim elementem, który pomoże w znacznej oszczędności, jest oczywiście gotowanie samemu i zaopatrywanie się w jedzenie samemu. Niby oczywiste, ale wiele osób tego nie robi. Czyli jeżeli zaplanujemy sobie
konkretnie co będziemy jeść i w jakich, powiedzmy, ilościach, no to możemy się lepiej do tego przygotować i może być to tańsze. I tutaj łączy się to z tym, co ja bardzo lubię. Tak więc powinieneś skupić się na tym, aby jak najwięcej posiłków jeść w miejscu, w którym przebywasz. Tam możesz rzeczywiście odgrzać jedzenie, które wcześniej zrobiłeś, lub ugotować na miejscu po jeździe. Oczywiście w zależności od tego, jak dużo czasu masz na przygotowanie, możesz wziąć ze sobą albo gotowe jakieś gotowe sosy, które tylko potem połączysz, podgrzejesz makaron, gotujesz makaron, kaszę czy cokolwiek, wrzucasz i masz fajny posiłek. A jeżeli chodzi o śniadanie, no to w zależności od tego, co jesz, to po prostu kupujesz zawczasu te produkty, które potrzebujesz, no i robisz wsiankę, czy tam kanapki, parówki i co tam sobie żywnie wybierzesz. Wszystko zależy oczywiście od budżetu i od tego, co lubisz. Więc ja polecam przede wszystkim w maksymalnym stopniu ograniczyć wychodzenie na miasto, czy tam do jakiejś knajpy, restauracji, i skupić się na tym, aby te posiłki przygotowywać w miejscu, w którym jesteś. I tutaj przechodzimy do punktu trzeciego, czyli takiego boksu z najważniejszymi składnikami. I taki food box, w którym trzymamy najważniejsze rzeczy, które mają długą przydatność do spożycia i najczęściej nie ma ich w miejscach, w których nocujemy, a bardzo byśmy tego potrzebowali. I o co w tym wszystkim chodzi? Chodzi o to, żeby mieć ze sobą sól, pieprz, jakieś przyprawy, żeby właśnie przygotować ten posiłek, mieć ze sobą cukier, tłuszcz, na którym możemy ugotować coś, usmażyć, jakiś makaron, płatki owsiane, ryż, kaszę, wszystko to, co jest suche i co może wytrzymać dość długo w takim opakowaniu i ewentualnie tylko dorzuca się przez taki okres do niego więcej, no i wszystko mamy w jednym takim foodboxie. I w tym foodboxie ja właśnie trzymam takie najpotrzebniejsze rzeczy do gotowania, które no najczęściej musimy kupić całe opakowanie, tak? Jak jesteśmy gdzieś na wyjeździe, to zawsze brakuje troszeczkę masła, albo troszeczkę oleju, albo troszeczkę pieprzu czy soli. W niektórych obiektach oczywiście to występuje, ale najczęściej nie. I wtedy jest problem, bo wtedy musimy kupić całość, a potem najczęściej to zostawiamy, gdzieś to przepada, albo jest problem z podzieleniem tego między siebie, bo kto to kupił, czy trzeba to całość, kto to weźmie do domu, a kto to za to zapłaci i tak dalej, i tak dalej. Przerabiane już wielokrotnie, więc ja stosuję taki foodbox, pakuję tam wszystkie najpotrzebniejsze rzeczy, wszystkie te elementy, które się nie psują, i z takim foodboxem jadę w takie miejsce, gdzie mogę po prostu kupić tylko same składniki na zrobienie tego, ale już te dodatki, które są niezbędne do na przykład ugotowania, usmażenia i tak dalej, mam w tym foodboxie i to jest naprawdę super, super sprawa i polecam każdemu takiego foodboxa sobie zrobić. Inwestycja jest właściwie jednorazowa, tylko dokładamy te produkty, które nam się, powiedzmy, kończą, a które i tak kupujemy normalnie do domu, więc no bardzo tani, ale bardzo dobry sposób na to, żeby oszczędzić. Kolejnym elementem, według mnie bardzo, bardzo ważnym, to jest organizowanie grupy lub wyjazd z grupą. Często nam się wydaje, że samemu można ogarnąć coś lepiej i będzie fajniej, ale zwykle to z ekipą najlepsze wyprawy wychodzą i z ekipą też wychodzą wyprawy najtańsze, no bo oczywiście rozkłada nam się na wszystkich paliwo, rozkłada nam się na wszystkich jedzenie, jeżeli robimy je wspólnie, i rozkłada nam się na wszystkich, tak naprawdę no, całość tego wyjazdu, i możemy po prostu fajnie spędzić czas. Mamy towarzystwo zagwarantowane, mamy się do kogo odezwać, z kim pograć wieczorem, cokolwiek tam sobie wymarzycie. No i według mnie to klucz do tego, aby jeździć na rowerze, to jeździć z kimś, a nie samemu cisnąć, bo to po prostu nie jest to, co ja lubię.
lubię się jakoś tym dzielić i jeździć wspólnie, dlatego polecam przede wszystkim jeżdżenie z grupą, jakimś busem, jedna osoba z Was może takie, na pewno ktoś zna kogoś, kto ma busa do wypożyczenia, ale jeżeli nie, no to na internecie spokojnie można takie rzeczy znaleźć. Warto dodać się do grupy, w której ludzie jeżdżą, która jest właśnie grupą ukierunkowaną na wyjazdy rowerowe, typu właśnie typowo endurowe wyjazdy albo MTB. To już grupa w zależności od miejsca, gdzie jesteś, albo ją stworzyć, tak jak ja zrobiłem. Stworzyłem grupę Enduro MTB Podkarpacie i z nią zrobiliśmy już naprawdę kilka bardzo, bardzo fajnych wyjazdów. I udało nam się nawet zrobić wyjazd zagraniczny do Zelden w Austrii, gdzie przez cały tydzień jeździliśmy na rowerach, a wyszło nas to tak naprawdę grosze, bo robiliśmy to wspólnie i ja też odpowiednio wcześniej zarezerwowałem nocleg i to jeszcze w takim naprawdę bardzo, bardzo fajnym miejscu z widokiem, z sauną, z komórką na rowery. No po prostu tam było wszystko to, czego potrzebowaliśmy wtedy i naprawdę wyjazd był świetny. Zachęcam do tego, aby jeździć z grupą i żeby się trzymać z tymi, których lubisz i jeździć z tymi, których lubisz, no bo życie jest za krótkie, żeby jeździć z jakimiś dziwnymi ludźmi. I ostatnim elementem, który pomoże Ci w tym, żeby trochę zaoszczędzić, jest odpowiednie przygotowanie się do wyjazdu pod kątem sprzętowym. Zabierz ze sobą najbardziej potrzebne rzeczy, które mogą się zepsuć w Twoim rowerze, a uwierz mi, że kupowanie w miejscach, gdzie mamy wielki bike park albo centrum ścieżkowe, to nigdy nie jest tania rzecz. Dlatego ja zawczasu przygotowuję sobie do takiej skrzynki najważniejsze elementy. Jakieś linki, pancerze, klocki hamulcowe, bardzo ważna rzecz, bo naprawdę często się gdzieś tam przydają, zużywają i przez to ich potrzebujesz. Łańcuch, a przynajmniej spinki do łańcucha, jeżeli go zerwiemy. Zapasowe części, można iść tak szeroko, jeżeli jest taki wyjazd dłuższy i wiesz, że musisz po prostu na tym wyjeździe być przygotowany na wszystko. To może być na przykład przerzutka dodatkowa albo hak, to jest podstawa, żeby mieć ze sobą zapasowy. No i wiele, wiele innych takich mniej przydatnych rzeczy możesz oczywiście tego nabrać, ale wydaje mi się, że takie podstawowe to są właśnie te, które wymieniłem, czyli klocki hamulcowe, linka do przerzutki, pancerz do przerzutki, łańcuch, opona, dętka, mleczko do uszczelniające, jeśli potrzebujesz, ewentualnie też taśma i wentyle do uszczelniania, no bo bez tego też nie za bardzo pojedziesz. No i oczywiście akcesoria ze sobą zabierz, które pomogą Ci zainstalować te rzeczy, czyli właśnie jakieś multitoola, jakieś tam kombinerki i tak dalej, oraz pompkę, no bo to jest też bardzo ważna rzecz, pompkę, ewentualnie też można zabrać strzały te z CO2, żeby szybko napompować koło albo żeby uszczelnić koło, które po prostu gdzieś tam poszło na trasie. Jeżeli już mielibyśmy mieć takie skrajności i naprawdę czarny scenariusz, no to wiadomo, że można zabierać ze sobą obręcze, można zabierać ze sobą piasty, można właściwie wszystko zabrać ze sobą, ale najczęściej to, co Ty uważasz ze swojego doświadczenia w jeździe, to Ci się tam psuło, a jeżeli nie masz jeszcze nawet doświadczenia w tym, co Ci się psuje najczęściej, no to wtedy zabierz te podstawowe rzeczy. W takim razie to było 5 sposobów na to, aby oszczędzać na wyjazdach rowerowych. Mam nadzieję, że podobało Ci się to, co Ci powiedziałem i że zastosujesz to w swoim życiu i w swoich wyjazdach i pozwoli Ci to po prostu na tańsze podróżowanie i przekazywanie tych sobie zaoszczędzonych pieniędzy na
wyjazdy, na więcej wyjazdów i na sprzęt, który, no wiadomo, jeśli chodzi o enduro, tani nie jest. I ja dziękuję Ci za dzisiaj. Mam nadzieję, że do zobaczenia już w końcu w filmiku na rowerze, z jakiegoś tutorialu albo z jazdy w terenie. Trzymajcie się, pozdrawiam. Cześć!